Chyba wszyscy kojarzą nazwę Opoltrans z siecią hurtowni motoryzacyjnych działających na terenie całego kraju. Ale to tylko jedna twarz tej firmy, która od niedawna ma też inne oblicze. Oprócz sprzedażą części zamiennych, jak wszyscy wiemy, zajmujemy się również kompleksowymi wymianami serwisowymi. Nie są to tylko wymiany olejowe z filtrami, z kompletem filtrów. Są to też wymiany klocków hamulcowych, bębnów, tarczy, regeneracją też zacisków się zajmujemy. Praktyka ze wszech miar godna pochwały, choćby ze względu na ochronę środowiska, ale i kieszeni nabywców. Poddany kuracji odmładzającej zacisk wygląda i funkcjonuje jak nowy. Pierwszą czynnością jest weryfikacja stanu korpusu. Jeśli zacisk nadaje się do regeneracji, następuje jego całkowity demontaż. Goły korpus wysyłany jest do zewnętrznej firmy, gdzie poddany zostaje piaskowaniu i odtłuszczeniu, a następnie jest malowany proszkowo. Potem wraca do Opoltransu, gdzie montuje się do niego nowe części, a po sprawdzeniu poprawności działania trafia do sprzedaży. We wszystkich oddziałach Opoltransu od klientów pozyskuje się stare zaciski, a w wybranych regenerowane można na miejscu zamontować do pojazdu. Usługi naprawy samochodów prowadzą m.in. oddziały Opoltransu w Bielsku, Częstochowie, Gorzowie, Kątach Wrocławskich, Nowym Sączu, Opolu i Rusocinie. Zaletą zlecenia naprawy auta w tych placówkach jest natychmiastowa dostępność części zamiennych. Co jest dodatkowym atutem dla klienta, ponieważ u nas usługi serwisowe są bardzo szybkie ze względu na bardzo szybką dostępność towaru, którą mamy na miejscu i nie musimy czekać na dowóz. Domeną Opoltransu są pojazdy ciężarowe, ale i właściciele mniejszych aut nie odejdą stąd z kwitkiem. Nie pomijamy też samochodów osobowych, mamy również wymiany opon, tak samo do samochodów ciężarowych, jak i osobowych. Każda usługa zakupionej opony w Opoltransie, bez znaczenia czy to jest oddział Opole, Częstochowa czy Siedlce, jest wymiana gratis. Jedni przyjeżdżają ciężarówkami, inni przywożą same koła. A jeśli podczas pracy przy pojeździe wyniknie konieczność rozszerzenia zakresu usługi, też jest na to rada. Wydaje mi się, że jeżeli klient przyjedzie, na pewno będzie miał większą informację na temat każdej usługi, bo każda usługa wychodzi w trakcie. A Opoltrans może podjąć się szerokiego zakresu napraw. Zawieszenia, układu kierowniczego, chłodzącego i klimatyzacji oraz wymian amortyzatorów, łożysk czy elementów ospoilerowania kabiny, a nawet napraw podłóg w pojazdach. Pomysł Opoltransu, aby podjąć się świadczenia usług serwisowych, jest przykładem ciągle modnej dywersyfikacji, ale ma też inne aspekty. Jest wygodny dla właściciela auta, szybki i wykazuje się poszanowaniem środowiska. Jednym słowem, to przysłowiowy strzał w dziesiątkę.